sobie sądy, ile jest Polaków, ile Czechów, tak z ciekawości. To niech zgłasza się Polska. Zawsze odpowiadam w tym języku, w którym jest pytanie. Jeżeli ktoś chciałby zadać to pytanie, co słyszy po czesku, jeszcze po polsku, proszę bardzo, zrobię to na dwa razy. W ogóle mega miło was widzieć, aczkolwiek jest tyle światła, że nie do końca was widzę. Zobaczę was dzisiaj jeszcze podczas tego dnia. Mega się cieszę, że się udało to zorganizować. I że możemy tutaj się spotkać po dłuższym czasie w sumie. Mam pytanie odnośnie koncertu w Warszawie. Mhm. Czy planujesz skupić się bardziej na części umami, czy nas zaskoczysz jeszcze piosenkami, których na przykład nie grałaś na sezonach, tych, które były w tamtym roku? Na pewno będziemy grać dużo umami, bo to jest temat aktualny dla mnie i tematycznie, i taki, który chcemy cały czas pokazywać muzycznie. I właśnie nie było dużo okazji, gdzie to zagrać w Polsce. Na pewno zagramy dużo klasycznych numerów, które no też wracamy po dłuższym czasie na polskie znowu, po polskie tereny, więc na pewno chcemy przypomnieć wszystkie podstawowe dla mnie hity, które powinny zabrzmieć. Zastanawiam, jak śpiewacie coś głównie telewizyjnie, to zauważyłam. Aha. Macie taki czasem pauzy. I wszyscy pauzy. Stoją i się nie ruszają. Aha. I w pewnym momencie wszyscy zaczynacie grać, jak śpiewasz. Aha, okej, rozumiem już. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Tak, i na koncertach też to mamy, telewizyjnie też to mamy. Gramy tak od paru lat. I to się nazywa granie na timecode, co oznacza, że mamy wszystkie takie słuchawki i mamy już mało takich właśnie rzeczy na scenie, czasami nie ma ich w ogóle. To się nazywa wedge, czyli floor monitor, co znaczy podłoga monitor, czyli to. Of course. Więc jakby mamy takie słuchaweczki i każdy utwór jest odpalany też w komputerze i ten jakby daje nam klika, czyli jak to się nazywa? Z metronom po prostu. I masz tak. I wiesz, jak jest pauza. Jest strązo, nikt się nie rusza. Wy nic nie słyszycie. To mamy w uchu. One, two, three, four. I startujemy wszyscy razem. I to robi takie fajne właśnie momenty, kiedy możemy zacząć z zera. Nie musimy na siebie patrzeć i liczyć głośno, jakby kiedy wszyscy wiedzą, że coś się zacznie, ale możesz zaskoczyć fanów, co jakby ja bardzo lubię. I też pozwala to na to, że światła są zsynchronizowane z muzyką. Na też si. Jeho ten si, jak to tělo se chovalo, reagovalo, co sneslo. I to znowu ma zupełnie inną atmosferę, więc to jest strasznie jakby różnorodne, co teraz tworzymy bardzo. Ale w sumie jedna taka bardzo mocna jest tam w planach. Tylko nie wiem, kiedy się pojawi, mam nadzieję, że jesienią. Bo tam koordynacja właśnie polskiego rynku, czeskiego rynku, promocji i tak dalej, wszyscy na urlopach. I powiedzieli, żeby super było połączyć to z moimi urodzinami, więc jednak przesunięcie jest na ten piąteczek 11. I mogę wam chyba zdradzić, właśnie na pewno wam mogę zdradzić, bo to tu jestem, że teledysk będzie w ogóle jakimś totalnym odlotem. Powiem wam najpierw po polsku, potem jakby ktoś chciał, to powtórzę w czesku. Jest to teledysk, który jeszcze nigdy nie powstał na świecie podobno. I jest on interaktywny, więc każdy z was będzie mógł się w nim znaleźć. I każdy z was będzie mógł mieć wpływ na to, co się w nim wydarzy w ogóle. Taką muzykę wolałabym, żeby mnie kawerowali. Tak. Niektóre widziałam. I to było super właśnie. I to jest dla mnie jakby, jeżeli ktoś na przykład robi coś takiego, a ja mogłabym tam być w tym studiu i być w tym momencie w jury, na przykład to bardzo chętnie. Albo nawet gościnnie w tym programie, także jeden odcinek, ale tak walić co tydzień po prostu, to jest naprawdę jakby sporo roboty. Ewelina Lisowska wtedy była, prawda? Ona mi opowiadała, że to jest jakaś totalna choroba, jakby, że to jest naprawdę, że myślała, że panie z gwiazdami jest codziennie po 8 godzin tęczenia, plus wszystkie dogrywki, finały, zero koncertów i tak dalej. Żebyśmy zdążyli na koncert, to mamy 20 sekund od osoby. Dobra, dziękuję. Tu, tędy. No to jest miłość. To jest prawdziwa miłość.